Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Online, a dziś moim gościem jest kandydat w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia. Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jesteś pierwszym kandydatem na prezydenta w Sekielski Online, tym bardziej się cieszę. Cieszę się, że to ten pierwszy raz przeżywamy właśnie w takim składzie i nie zapraszaj już innych. Jeden wystarczy, wiesz, użyłeś sformułowania pierwszy kandydat. Niech ono będzie nie tylko porządkowe, ale i wiesz, w pełni znaczenie. Zobaczymy. Tego nie mogę ci obiecać, bo tym bardziej, że nie wiemy wciąż, kiedy są wybory. Szymonie, powiem ci, że jestem zaskoczony, jak szybko i sprawnie zmieniłeś się kandydata pełnego pasji i energii, ale najwyraźniej potrzebny był ci do tego koronawirus, czyli jakiś stan nadzwyczajny. Wiesz, to chyba tak jest, że ten koronawirus, który oczywiście jest tragedią, jest dramatem dla bardzo wielu ludzi, bo to nie jest tylko zagrożenie epidemiologiczne, ale też dewastujące psychicznie, pokazujące, znaczy wprowadzające w stan dramatów, powiedziałbym, gospodarczo-finansowych wiele polskich rodzin dzisiaj, ale on też nam pokazał coś bardzo głęboko o nas samych. On nam pokazał coś, czego przez 30 lat nie widzieliśmy dość wyraźnie, zamiataliśmy to pod dywan, a ja teraz mam wrażenie, że właśnie przez tę klęskę koronawirusa, przez to napięcie, które on wygenerował, wszystko gremialnie spod tego dywanu wylazło. To znaczy słabość państwa, atrofia demokracji, dyktatorskie ciągoty niektórych, wyrażane zupełnie wprost, brak jakichś fundamentów wspólnoty, brak zaufania. I wiesz, jak zobaczyłem sobie, jak to się wszystko składa do kupy, to nie mogłem zareagować inaczej, odłożyłem wszystkie moje krygowania się i powiedziałem sobie, jeżeli teraz tego nie powiem szczerze, co czuję, to na jakich fundamentach chcę w ogóle wchodzić do polityki, tak? To znaczy, co chcę osiągnąć, jeżeli mam być kolejnym nieszczerym? I pozwoliłem sobie na mówienie wprost. I cieszę się, że sobie pozwoliłem na mówienie wprost, bo okazało się, że wielu ludzi też ma ochotę powiedzieć wprost. I to jest dokładnie ten moment. Ale tak jak mówisz, ta epidemia koronawirusa i to, co zaczęło za nią iść, a więc też państwo, które obserwuję, które nie daje sobie rady na tylu wymiarach, małość polityków, kompletne odwrócenie priorytetów, to wszystko wywołało we mnie gniew. Tylko że gniew nie może poprzestać na gniewie, dlatego że wtedy jest destrukcyjny. W pewnym momencie trzeba zacząć się zastanawiać nad tym, jak mieszać proporcje gniewu i budowy, oskarżyciela i budowniczego. Ale wiesz, no ja jestem kandydatem, który, nie musisz tego wiedzieć, ale jako pierwszy położyłem swój program pierwszego dnia kampanii na stole. Kandydat Duda do tej pory nie pokazał swojego programu. Jesteśmy na 10 dni przed wyborami w jego kalendarzu, tak? 10 maja tego programu nadal nie ma. Ja uważam, że my mamy nie bardzo... Nie będzie, znaczy tutaj jestem spokojny, że tego programu nie, wykluczam, nie że będzie, tak bo nie o to chodzi przecież no, ale oczywiście, kandydatowi Dudzie. Wiesz, ja myślę o tym, ja naprawdę o tym myślę. Oni wszyscy mówili, a to pięknoduchostwo, to tam nie wiadomo co. Ja naprawdę myślę o tym, że ta polityka właśnie też przez to, że zobaczyliśmy w koronawirusie, jak w soczewce, jak ona dzisiaj działa, ona powinna wyjść z lat 90. XX wieku, w których tkwi, i zacząć wreszcie udzielać odpowiedzi na pytania z wieku XXI. Zmienić język, zmienić paradygmat, zmienić, wiesz, to ostatnio rozmawiałem z dziennikarzami, no dobra, ale pan jest konserwatysta czy liberał, pan jest lewicowy czy prawicowy? Ja mówię, panie, a jakie to ma znaczenie? Przecież to są kategorie ze świata, którego już nie ma. Od 2 miesięcy nie ma już tego świata, w którym takie kategorie cokolwiek zmieniają. Dziś jest pytanie o to, co będzie z bezpieczeństwem, co będzie z solidarnością, co będzie z samorządem i co będzie przede wszystkim ze środowiskiem naturalnym. Bo ja się tu zgadzam z tą tezą Edwina Bendyka, że koronawirus to jest jeden z pierwszych komorników, których wysyła do nas środowisko naturalne, ale za nim pójdą następni. Pójdą kolejne pandemie, pójdą susze, pójdą pożary, pójdzie to wszystko, co czeka nas nieuchronnie w najbliższej przyszłości, jeśli nie zmienimy się. To już się dzieje w Polsce, susza, pożary. Powiedz mi, czy ty tak nie żałujesz, że tak za spokojnie ruszyłeś w zeszłym roku? Że być może gdyby ta twoja wyrazistość, której dzisiaj nikt nie może podważyć, pojawiła się wcześniej, też ten twoje poparcie wyborcze, które rośnie i ty zyskujesz ewidentnie, w tej kryzysowej sytuacji, ale że ono byłoby jeszcze wyższe, gdybyś był bardziej wyrazisty od początku.
Być może tak, wiesz, ale pytanie, ile ono by wtedy trwało, dlatego że byłoby odczytywane w zupełnie innym kontekście. Ludzie pytaliby, dlaczego on się gniewa, kiedy jest tak dobrze, kiedy to wszystko tak pięknie idzie, bo przecież byliśmy jeszcze pół roku temu w zupełnie innej narracji, w narracji Polski, która jest opływa w mleko i miód i może rozdawać każdemu pieniądze. Mówiło się, że PiS, no jacy są, tacy są, no ale jednak tymi pieniędzmi się dzielą, tak, że trochę tam dla siebie przytulą, to osobna kwestia. No tak, ale łamią konstytucję, niszczą wymiar sprawiedliwości. O tym mówiłem zawsze wprost, tylko może bez pozwalania sobie na ten gniew, bo wiesz, to też jest dla mnie pewna jakościowa zmiana, tak? To znaczy wchodzisz w zupełnie nowy świat, patrzysz, jak to się odbywa, to jak wchodzisz do świata polityki, to masz też takie pierwsze rozczarowania, bo wiesz, rozmawiasz z jakimś politykiem, wydaje ci się, że miło rozmawiacie, wydaje ci się, że doszliście do jakiegoś porozumienia, za tydzień się okazuje, że on jest, wiesz, no po prostu jest kompletnie wszystko zdradził, tak? Bo wyszedł mu jakiś partyjny interes. I na początku myślisz sobie, ale jak to? Ale później dochodzisz do wniosku, że właśnie jesteś w takiej grze. Słuchaj, a może jest tak, że polityka jest dla socjopatów tylko? No to jeżeli tak, to mamy przerąbane na amen. Dlatego, że polityka decyduje o takiej ilości rzeczy w naszym życiu, bo to wiesz, to opowiadanie, my jesteśmy niepolityczni, polityka to nas nie dotyczy. No jak nas nie dotyczy? Przecież to polityka nam otwiera albo zamyka żłobki, organizuje komunikację, polityka nam daje lub nie pieniądze w formie, kiedy tego potrzebujemy, ustala nam podatki. My wszyscy jesteśmy po uszy w polityce. Nie ma, ja jestem absolutnie przeciwnikiem takiego spartyjnienia państwa i takiego spartyjnienia polityki, jakie teraz obserwujemy, no już w apogeum w Polsce, ale polityka nie jest czymś złym, polityka jest wspólnym dobrem. Tylko że rzeczywiście, wiesz, doszło i mi było też ciężko przez pierwsze tygodnie i miesiące powiedzieć ludziom, że mogliby spróbować zechcieć potrzebować czegoś innego, zmodyfikować popyt. Bo ja od samego początku miałem pomysł na podaż, natomiast wiedziałem, że ta podaż nic nie zrobi, jeżeli nie będzie popytu. I ten popyt się zaczyna wykształcać. To też dobrze, że popełniłem błędy. Miałem czas na to, żeby te błędy popełnić, bo wiele mnie one nauczyły. Ktoś mi kiedyś powiedział, że polityk się uczy nie tyle na sukcesach, co na porażkach. I to było jedno z takich, no można powiedzieć, zdanie o wysokiej trafności, ale coś w tym jest. A ja popełniłem błędy, rozpoznawałem teren, ale teraz już wiem, że jestem w tej fali, w której powinienem być. Nie tylko sondażowo, ale też ja czuję się w pełni w zgodzie ze sobą, robiąc teraz to, co robię. Wiem już, gdzie jest miejsce moich doradców, gdzie moje, wiem, jakie jest moje miejsce w kontekście politycznym. Jestem autonomicznym głosem i z tego się cieszę. I cieszę się też z tego, że nie mam za sobą tego zaplecza takiego partyjnego, tego kadrowego, które zmuszałoby mnie do tego, żeby co chwila iść na jakieś kompromisy i niuansować. Też coraz mniej słyszę, a już właściwie w ostatnich tygodniach w ogóle pod twoim adresem kpin tego salonu publicystycznego, który w pierwszych dniach, kiedy ogłosiłeś swoje kandydowanie, żartował sobie z ciebie, kpił i to przez kilka miesięcy to się utrzymywało. I teraz ucichło nagle, kiedy twoje sondaże idą w górę. Wiesz co, ja nie wiem, co tutaj działa, ale rzeczywiście jest tak, że przychodzi teraz do nas wielu ludzi. Wielu ludzi, którzy właśnie szydzili, wyśmiewali, mówili, że to taki pomysł, ktoś tam se pan z telewizji wymyślił, ale nagle przekonują się, że w tym coś jest. To znaczy, że przekonują się, że ja naprawdę mówię szczerze i mnie to cieszy. Ja nie wierzę w to, że się wybory wygrywa w warszawskim salonie. Ale jednak w tym warszawskim salonie jest wielu wartościowych ludzi, z których głosem się liczę, których głos cenię i wielu z nich jest, ma takie, powiedziałbym, zabetonowane poglądy polityczne. Tak? Oni się nigdy już nie ruszą ze swojego świata, ale i oni przychodzą i mówią, dobra, ale patrzymy z zainteresowaniem, dobra, może no rzeczywiście tu jest coś, co jest realną propozycją. Wiesz, my mamy bardzo też konkretną wizję Polski, mamy bardzo konkretnych ludzi, jest generał Różański, jest Kasia Pełczyńska-Nałęcz, jest Michał Kobosko, są świetni eksperci ekologiczni, gospodarczy. My naprawdę wiemy, jaką Polskę chcemy zrobić w tym trybie, wiesz, na pokolenie, nie kadencję. Więc też dobrze, że ten czyściec był. To znaczy dobrze, że był ten okres, w którym my mieliśmy czas na to, żeby się zbudować, a oni mieli też czas na to, żeby się przyjrzeć i zweryfikować. Ja nie wierzę w to do końca, że te wybory wydarzą się w maju, a więc pewnie będziemy mieli jeszcze jakiś czas na to, żeby jeszcze to pogłębić, bo tak jak mówisz, sondaże w tej chwili są takie, które dają nadzieję na wygraną.
Jeżeli wybory odbędą się w maju, to się wszystko może wydarzyć, bo wiesz, możemy wyjść z frekwencją 120% i 200% głosów jubileuszowymi na Andrzeja Dudę, ale jeżeli odbędą się w jakimś realnym terminie, no to szanse na drugą turę mam bardzo duże, a w drugiej turze sondaże pokazują, że z Andrzejem Dudą po prostu jestem w stanie wygrać. No, wciąż jednak Władysław Kosiniak-Kamysz ma większe jeszcze poparcie od ciebie. To zależy od sondażu, zależy od badania. Są i takie, które mi dają trzecie miejsce, są i takie, które jemu dają drugie miejsce, ale na pewno to jeden z nas dwóch, jeżeli to by się utrzymało, biłby się o tę drugą turę. Tylko że wiesz, to też ja już nauczyłem się pokory też w tym świecie, tak? To znaczy, ktoś mi kiedyś powiedział, to chyba Rafał Matyja, jeden z moich doradców, że genialny człowiek, że polityka to jest z jednej strony sztuka długofalowej recepty i długofalowej strategii, ale to jednocześnie toczy się na poziomie, i sam o tym dobrze wiesz, bo wielokrotnie politykę śledziłeś wiele lat, że to są codziennie na nowo rozdawane karty. I my dzisiaj sobie możemy mówić o sondażach, które nam pokazują, co wydarzy się za miesiąc, a nam koronawirus pokazał, że my nie możemy być pewni, co wydarzy się jutro. A więc wiem, że dzisiaj budujemy się i że idziemy w dobrym kierunku, natomiast ten świat może się jeszcze 4 razy przewrócić do momentu wyborów. Czy ty liczysz na sieroty po Kidawie Błońskiej? No bo elektorat Koalicji Obywatelskiej, ten szeroko rozumiany, ewidentnie jest dzisiaj w zakłopotaniu. Kandydatka, to moja opinia prywatna, nie sprawdziła się i te sprzeczne komunikaty wysyłane przez Małgorzatę Kidawę-Błońską, jej sztab, sprawiły to, że jej wyborcy i potencjalni wyborcy no, od niej odeszli. I teraz jest pytanie, czy ty będziesz w jakiś szczególny sposób o nich walczył? Myślę, że wiesz, my walczymy bardzo mocno o bardzo różne grupy. Ja na przykład bardzo przywiązałem się do tej walki o tych niegłosujących, to znaczy o tych, którzy abdykowali w ogóle z udziału w demokracji najczęściej, jak się okazuje, i to też zobaczyłem dopiero w procesie, po 2005 roku. Nam się wydaje, że Smoleńsk był takim momentem w 10, kiedy zobaczyliśmy coś nowego o Polsce, a ja dzisiaj widzę, że to się wydarzyło w 5. Że to był ten ostatni moment, kiedy wielu ludzi zaufało, że może być popis, a więc mówiąc o Lewicy, Zgoda Narodowa. Tak, to są sieroty po popisie. I ten 5 nam się odbija czkawką cały czas i od tego momentu zaczęła się ta dekonstrukcja, a nie od 10 roku. To jest rzecz, którą wiesz, ja widzę też bardzo wyraźnie, jak bardzo wielu jest w Polsce ludzi, którzy mówią mi dzisiaj, profesorów, arcybiskupów, działaczy społecznych, wiesz co, jakbyś kandydował, to ja może pójdę głosować, bo ja od 15 lat nie głosuję, albo od 20, wiesz, liderzy społeczni, wiesz, którzy powinni mieć poczucie odpowiedzialności za to, w jakiś no, specjalny sposób wyrobione, co się w Polsce dzieje. A oni mówią, nie głosowaliśmy. Więc ci niegłosujący byli dla mnie bardzo takim ciekawym elektoratem, który chciałbym obudzić i włączyć na nowo do demokracji. Przyjdźcie i zagłosujcie. Okay, natomiast Kidawy też, są... tak. Ale czy na tej ostatniej prostej, 10 dni do wyborów, no trochę więcej, ale powiedzmy, to już jest ostatnia prosta. Czy to nie jest właśnie moment, kiedy ty powinieneś szczególnie zwrócić się do tych, których zawiodła w jakiś sposób Kidawa-Błońska, czy też Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o podejście do wyborów prezydenckich? Wiesz, ja przede wszystkim wierzę głęboko, że te wybory w maju jednak się nie odbędą. To znaczy jest wiele znaków na niebie i na ziemi, które wskazują, że no, ja nie wierzę w to, że Gowin ułoży się z opozycją na dłuższą relację i że będą tu jakieś przewroty. No, być może, ale trudno jest mi w to uwierzyć. Natomiast wybory uwali, mówiąc zupełnie wprost. I moim zdaniem prawdopodobieństwo tej operacyjnej koalicji do tego, żeby nie dopuścić do wyborów w maju, jest bardzo, bardzo wysokie. Ale ja teraz, wiesz, widzimy to po badaniach, że elektorat Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przepływa do Kosiniaka, bardzo dużo ich przepływa i sporo też przepływa do mnie. Notowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej spadają. Po oświadczeniu Donalda Tuska i po tym całym zamieszaniu, które ono wywołało, już pomijam jego taką trochę nieelegancką, mam wrażenie, treść, że oto tutaj przyzwoici, a tu nieprzyzwoici i teraz ja wskażę wam, gdzie jesteście, bo już tacy byli w polskiej historii, którzy takich numerów próbowali, a ja za bardzo Tuska szanuję, żeby życzyć mu, żeby szedł tą drogą. Natomiast teraz znowu mamy sytuację, w której Kidawa mówi, dobra, to w maju nie zakandyduję. Pytana, czy zakandyduje w sierpniu, jak będą korespondencyjne, to mówi, że
też w zasadzie w korespondencyjnych nie, ale jednak udział w debatach weźmie, tak? Czyli nie kandyduje, ale 4 i 6 będzie w debatach w Polsacie i w TVP, więc to jest konfuzja. Ja ją bardzo szanuję, jakoś też tak po ludzku lubię, ale ten elektorat rzeczywiście czeka teraz na wyraźny głos i tak, będziemy się zwracać również do tych wyborców. Z całą pewnością tak, pamiętając jednak o tym, że dla nich też, dla znacznej części z nich wyrocznią jest Donald Tusk, że dla nich dla znacznej części z nich jest tak, że jak Platforma zdecydowała, to widocznie tak musi być. A więc to witanie się z elektoratem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to będzie proces, mam nadzieję, wielomiesięczny, a nie tylko obliczony na 10 maja. Ale masz dla nich jakąś specjalną propozycję? Wiesz co, uczciwe państwo, to jest powrót do praworządności, to jest rzecz, która dla tego elektoratu jest szalenie ważna. Ja od samego początku powtarzam, że zaraz jakbym został prezydentem po powrocie z Sejmu, wziąłbym się za sprzątanie, za przysiężenia. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zaprosić do pałacu panów Jakubeckiego, Ślepzaka i Hausera i zaproponować im zaprzysiężenie na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo zostali legalnie wybrani w 15 roku. I skorzystają czy nie, Julia Przyłębska się zgodzi czy nie, ale to są legalnie wybrani sędziowie. To jest, wiesz, przywrócenie zaufania do prezydenta jako do strażnika konstytucji. Konstytucja jest świętym tekstem Polaków. Jest tekstem, któremu prezydent ślubuje i nie powinien go zdradzać, jeżeli bierze ślub. To jest uporządkowanie, to jest zrobienie wszystkiego, żeby na nowo rozdzielić prokuratora od ministra. To jest wprowadzenie sądów pierwszego kontaktu. To jest cały ten pakiet nasz praworządnościowy, który my mamy bardzo wyraźnie zbudowany. Ale to są też kwestie środowiska naturalnego. To są kwestie samorządności. To jest reforma Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja zawsze mówię, że ludzie mi mówią, ale prezydent nic nie może. Jak nic nie może? Samo skonstruowanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego tak, żeby była w nim rząd, opozycja, szef sztabu generalnego, byli prezydenci i to ciało spotykało się co kwartał i rzeczywiście zrobiło z bezpieczeństwa narodowego rzecz ponadpartyjną. Ale wiesz, ja myślę, że ja z tym elektoratem mam dużo wspólnego, natomiast zastanawia mnie to, co widzę w badaniach, jak dużo mam wspólnego z elektoratami, o których nigdy bym nie myślał, że mogą być moje, bo na przykład widzimy, że wiele osób, które głosowało na Pawła Kukiza, czy są mniej więcej w tej orbicie, też skłania się ku poparciu mojej kandydatury. My mamy sporo wyborców byłych Bronisława Komorowskiego, ale mamy też nie dającą się pominąć w tych badaniach co najmniej kilkunastoprocentową reprezentację tych, którzy głosowali na Dudę w 15 roku, więc jest to bardzo ciekawy konglomerat i taki, powiedziałbym, bardzo polski. A jak byś określił swoich wyborców? Że to są konserwatywni liberałowie? Jak byś ich określił? Wiesz co, to jest bardzo różnie. Ja też nie mam, tak jak już powiedziałem, ja nie jestem pewien, że te etykiety, które mieliśmy, że one dzisiaj się, 2 miesiące tak temu, 3 miesiące mógłbym rozmawiać, ale dzisiaj jesteśmy w innym świecie. Tamtego już nie ma, on zniknął, wiesz. Natomiast kiedy patrzę tak socjodemograficznie, to są, co ciekawe, głównie ośrodki miejskie typu 200-500, tak? Czyli te drugie co do wielkości polskie miasta. To są w przeważającej większości ludzie młodzi. To są ludzie o poglądach, które określilibyśmy, znaczy trudno jest je złapać, dlatego że są i centrolewicowe poglądy, i centroprawicowe. To jest ciekawe, że przychodzą do mnie ludzie od Biedronia, mówiąc już zupełnie wprost, ale przychodzą też ludzie po Dudzie, tak? I oni mają, wydawałoby się, kompletnie sprzeczne interesy. Ale co oni nam przez to mówią? Że może to nam się wydawało, że te interesy są sprzeczne. Że może myśmy myśleli, że jak się ma inne zdanie na temat aborcji, to się nie można dogadać. Albo na przykład na temat... A oni widzą inny sposób w ogóle myślenia o wspólnocie dzisiaj. Ja myślę, że to bardziej świadczy, wiesz, o oderwaniu całej klasy politycznej od rzeczywistości i toczenia sporów na tematy trzecio-czwartorzędne dla zwykłych obywateli. Tak, które są emblematyczne i które pozwalają zbudować znowu obozy, tak? Tutaj mamy takich, tu mamy takich i wtedy, wiesz, to jest tak, na przykład ja zawsze, ludzie mnie pytają, no dobrze, ale co, nie rozpisałby pan referendum w sprawach światopoglądowych? Ja mówię, od razu bym rozpisał. No to na czym polega problem dzisiaj? Na tym, że jeżeli byśmy dzisiaj rozpisali w Polsce referendum na dowolny temat, to ono po tygodniu zamieni się w wojnę PiSu z Platformą. Zamieni się w kolejną wojnę, w której my musimy sobie udowodnić, czy mamy większość, czy nie mamy. Będą liczone partyjne szable, tak? Znaczy ten spór, ta toksyna, którą generują dzisiaj partie, wyssała tlen z całego systemu. Zacząłeś o tym mówić, o wczorajszym apelu Donalda Tuska, czy też deklaracji bardziej nawet niż apelu, deklaracji, z której wynika, że Donald Tusk nie weźmie udziału, i on tutaj nie mówi o wyborach, bo
uważa, że to nie są wybory, więc nawet nie będzie ich nazywał wyborami. Nie weźmie udziału w tym, co jest planowane na 10 maja, bez względu na to, czy trzeba będzie pójść i osobiście zagłosować, czy też będą to wybory korespondencyjne. Ja też od razu tutaj powiem Ci, bo ja jeszcze zanim to się stało modne, powiedziałem, że ja sam udziału w wyborach nie wezmę, ponieważ uważam, że w sytuacji, w której naruszono wszelkie możliwe normy i prawa, jeśli chodzi o organizację tych wyborów, uczestniczenie w nich jest po prostu niezgodne z moimi przekonaniami, bo jeśli uważam, że coś jest bezprawne, no to nie biorę w tym udziału. Bo tak samo jak będzie można podważyć zwycięstwo Andrzeja Dudy, tak samo będzie można podważyć ewentualne Twoje zwycięstwo w tych wyborach, podważając ich całą procedurę. Ale to mówię, no to jest moja opinia. Ty uważasz, że należy się bić i walczyć. Nie boisz się właśnie tego, że no siłą rzeczy bierzesz udział w czymś, co nie może być uznane, bez względu na to, jaki będzie wynik tego plebiscytu. Tak. Wiesz co, znaczy to jest tak, że ja uważam, że ja rozumiem podejście ludzi, którzy myślą tak jak Donald Tusk. Ja uważam tylko, że on popełnił falstart. To znaczy czas na ten komunikat był za tydzień, kiedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i co wyjdzie z Senatu. Ja mam przypuszczenie, nie chcę powiedzieć, że graniczące z pewnością, że on sformułował to oświadczenie dlatego, że ma pewność, że wyborów 10 nie będzie. To znaczy, że no wszedł jakby na bezpieczny etycznie grunt, tak? To znaczy z układanki, z doniesień, które otrzymał, wynika, że wyborów nie będzie, a więc on może wyjść i zaapelować z punktu widzenia etycznego, jako pewien ojciec, można powiedzieć, tego ruchu, który mówi nie idźcie na wybory, tak? Niczym nie ryzykując. Nie ryzykując, znaczy zakładam, że to może być tak, ale jak mówię, ja rozumiem ludzi, którzy myślą tak jak on, tylko ja myślę o tym w tym trybie, że my musimy po pierwsze zrobić absolutnie wszystko, żeby do tych wyborów 10 maja nie doprowadzić. Ja już zrobiłem, wiesz, jako kandydat wszystko, co mogę. Złożyłem pozew cywilny do Sądu Okręgowego w Warszawie, złożyłem skargę do Sądu Najwyższego, bo mi przysługuje to prawo jako kandydatowi. Nakłoniliśmy dziesiątki tysięcy, to jest w tej chwili chyba 60 czy 70 tysięcy ludzi do wysłania wniosku do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, udostępniliśmy taką formułę, więc my walczymy o to, żeby tych wyborów nie było. Natomiast jeżeli te wybory oni zrobią, to w przyszłym tygodniu przed nami jest potwornie trudna etyczna decyzja. Dlatego, że jak patrzę na badania, to one mi pokazują, że idzie na wybory, czy chce iść na wybory w maju 35% mojego elektoratu, a nawet mniej, bo to spada, Kosiniakowi rośnie ta mobilizacja tych, którzy chcą iść, ale już 2/3 z nich mówią, że idą nie dlatego, że się boją koronawirusa, tylko dlatego, że właśnie chcą zaprotestować, że to jest nieuczciwe. I ja mówię im wprost, my będziemy musieli podjąć dramatyczną etycznie decyzję, bo to będą wybory w środku epidemii. Tylko ja mam w sobie taki gen, który mówi iść i się bić, nawet w nieuczciwych wyborach. Po co? Po to, żeby je wygrać, żeby ich przykryć czapkami, żeby nie nadążyli fałszować i wiadomo, że nie będę wtedy legalnie wybranym prezydentem Rzeczpospolitej. Natomiast to, co ja bym chciał wtedy zrobić, to mając te narzędzia, które wtedy mi będą przysługiwać, wywrzeć i wycisnąć piętno takie, żeby jak najszybciej zmienić prawo. Złożyć urząd natychmiast po tym, jak to się dokona i wygrać w uczciwych wyborach. Bo mam obawy, że nie da się tego zrobić inaczej. Że jeżeli oni naprawdę zrobią te wybory w maju, to trzeba będzie kogoś, kto zadeklaruje, że przejdzie przez sam środek tego szamba i wyciągnie korek, bo inaczej zawsze będziemy się zmagali z legitymacją, którą będzie miał prezydent. Ja prezydentem poczuję się w momencie, w którym zostanę wybrany w legalnych wyborach. Czyli rozumiem, że Szymonie, rozumiem, że jeśli wygrasz 10 maja, jeśli w ogóle dojdzie do wyborów, to ile sobie dajesz czasu na złożenie urzędu? Ja myślę, że znaczy przede wszystkim to trzeba myśleć pragmatycznie, a więc trzeba doprowadzić do sytuacji, w której prawo wyborcze zostanie zmienione tak, że będą możliwe w Polsce uczciwe wybory. Jeżeli autorytety prawnicze, ja nie jestem autorytetem prawniczym, ale jeżeli autorytety prawnicze, których w Polsce nie brakuje, które wypowiadają się w dramatycznych słowach o tym, co się dzisiaj dzieje, dadzą gwarancję, łącznie z Państwową Komisją Wyborczą, że teraz mamy uczciwy proces wyborczy, składam urząd i staję jeszcze raz do wyborów. Ja się tego nie boję, bo wiesz, ja nie mam partii, która mi natychmiast musi zaludnić Pałac Prezydencki i uchwyciliśmy to. Jest taki argument etyczny Romana Giertycha, który powiedział, jakby któryś z was wygrał te wybory, czy któraś z was, to nie składajcie urzędu, bo jeżeli wygraliście sfałszowane, to tym bardziej wygralibyście uczciwe.
ale ja uważam jednak, że jeżeli się chce to naprawdę naprawić, to trzeba, że tak powiem, powiedzieć jasno, będę prezydentem wtedy, jak wybory będą uczciwe, a jeżeli mogę posłużyć jako narzędzie w logice etapu do tego, żeby to zrobić, to tak zrobię. Jeżeli to zajmie miesiąc, będę przeszczęśliwy, bo szybciej wyjaśni się sytuacja. Ale jeżeli zajmie rok, to niech zajmie rok. Ale miejmy jasną i uczciwą sytuację, że głos Polaków, którzy chcieli głosować na Dudę, na Hołownię, na Kosiniaka, został wysłuchany i uczciwie policzony. Dobrze, wyobraźmy sobie teraz sytuację, to bardzo ważna deklaracja i uczciwie stawiająca sprawę, ale wyobraźmy sobie sytuację, że 10 maja nie ma wyborów, nie ma ich też 17, że nie jest, że nie daje się ich przesunąć w prosty sposób decyzją marszałek Witek i tą zmienioną ustawą. I że na przykład te wybory odbędą się za pół roku albo i nawet za rok. Czy ty jesteś przygotowany na tak długą drogę, jeśli chodzi o kampanię wyborczą? Wiesz, ja jak startowałem w grudniu, jak ogłaszałem ten swój start, to też nie wiedziałem, ile ta droga zajmie i nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Znaczy mieliśmy pewne ramy, tak, ale nie wiedzieliśmy, czy zbierzemy ludzi, czy zbierzemy pieniądze, czy to jest w ogóle robialne. No ale wiedziałeś, że meta jest w maju. Tak, ale teraz widzę, że to się musi kiedyś rozstrzygnąć. No, z ciążą jest tak, że to dziecko kiedyś się musi urodzić, tak? Więc kiedyś tego prezydenta wybierzemy. Ja wierzę, że najbardziej prawdopodobny jest jednak wariant szybszy, czyli ten sierpniowo-wrześniowo wczesnojesienny. I myśmy zbudowali bardzo dużo, żeby do tych wyborów dojść również w tym terminie. Dlatego, że wiesz, zrobiliśmy zbiórkę publiczną, bo my się finansujemy tylko z crowdfundingu, z finansowania obywatelskiego, rekordową w polskiej polityce. Mamy w tej chwili 3 miliony 600. Idziemy dalej, wierzę, że będzie tego jeszcze więcej. To daje nadzieję, tak? Bo ludzie wreszcie mogą wieszać banery, mogą robić, mamy 18 biur w całej Polsce. My mamy ruch, mamy prawie 7 tysięcy ludzi aktywnie działających w tych 18 miejscach w Polsce i za chwilę zbudujemy z tego naprawdę taką nowoczesną strukturę polityczno-społeczną, jakiej, i to się stanie na dniach, opowiemy o tym na dniach, jakiej polska polityka i działalność społeczna nie widziała, w której znajdą się i społecznicy, i politycy, i eksperci. I my idziemy w długi marsz. Ja zresztą od samego początku mówiłem, że to nie jest efemeryda, że ten mój start to jest opowieść o tym, że ruch, który idzie ze mną, on musi przetrwać wybory, niezależnie od ich wyniku. I on musi tę Polskę zmieniać. Ja myślę, wiesz, ja jestem dobrym w stawianiu różnych rzeczy, w organizacji, tak? Zrobiłem dwie fundacje, zrobiłem mnóstwo różnych innych projektów, ale później zostawiam to tym, którzy robią to lepiej ode mnie. A więc ja nie myślę o swoim też pełnieniu funkcji prezydenta, że ja teraz przyjdę i zasłonię krajobraz na nie wiadomo ile. Jest robota do zrobienia, jest ruch do zorganizowania, a jak przestanę być potrzebny, to wrócę do książek, do tysięcy innych rzeczy, które sprawiały mi radość. Wiesz, to nie jest opowieść o władzy i o stołku, to jest opowieść o robocie. Tak szykujemy się na długi marsz. Troszkę może zejdźmy z polityki, bo nie tylko polityką człowiek żyje. Powiedz mi, jak sobie radzisz, no jednak w izolacji, no bo ja rozumiem, że działasz, prowadzisz tę kampanię siłą rzeczy w sposób ograniczony, ale to też zajmuje czas, ale pewnie też masz trochę czasu dla siebie. Nie nudzisz się? Bardzo mało mam czasu dla siebie. Poza tym, jak dobrze wiesz, jak jest małe dziecko, to nawet jeżeli miałeś coś takiego jak czas dla siebie, to ono zadba o to, żeby to był czas dla niej. I Maria robi absolutnie wszystko, żeby wykorzystać każdą minutę i sekundę, kiedy my jesteśmy w domu. Ula, moja żona, wróciła już normalnie do pracy, do latania, bardzo intensywnie pracuje, więc cały czas nasz, który mamy, oddajemy jej. I czytamy o Krówce Zosi, oglądamy Kajtusia i zajmujemy się tymi wszystkimi rzeczami, więc jak mnie pytasz, jaki film ostatnio oglądałem, to o Kajtusiu, a jaką książkę ostatnio czytałem, to o Orkiestrze Krówki Zosi, więc i to wiele razy, także znam już na pamięć. Co ciekawe, Maria jest teraz też na takim etapie, że lubi takie książki jak Miasteczko Mało Moko, jak Ulica Czereśniowa, gdzie trzeba wymyślać, opowiadać różne rzeczy, i z Kubana tak to wszystko zapamiętuje, że jeżeli pomylisz się, opowiadając w czwartek coś inaczej w stosunku do tego, co było w poniedziałek, że ten Ernest nakrapiany to jest tak naprawdę świnka ryjek albo coś takiego, ona ci to, mój tatusiu, to nie tak. Więc wiesz, no radzimy sobie jakoś, ale to nie jest łatwe psychicznie. My mamy też bardzo dobre takie, że tak powiem, my mamy mieszkanie, znaczy mamy dom, w którym możemy normalnie funkcjonować, ale wielu ludzi w Polsce tego nie ma. I kiedy słyszę o
o tych rodzinach wielodzietnych, które są zamknięte, wiesz, na 60 metrach, na 50 metrach, z koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej przy jednym komputerze, wiesz, to co się dzieje w głowach tych dzieci w Polsce, w której my mamy 445 psychiatrów dziecięcych na 10 milionów dzieci i młodzieży, to jest, wiesz, my dostajemy 200-300 listów dziennie teraz. Ja mam 20-30 wolontariuszy, którzy codziennie odpisują na 200-300 listów. I to są historie, które cię po prostu rozwalają na kawałki. I jak patrzysz na tych bufonów, którzy zajmują się teraz, wiesz, pierdyliardem rzeczy, które są kompletnie piątorzędne, kogo obchodzi dzisiaj to, czy oni skręcą, wiesz, czy oni będą przy korycie, czy nie będą. Kiedy patrzysz na te tragedie ludzi, które robi właśnie to zamknięcie, to po prostu naprawdę ci rozdziera serce. Więc ja mam świadomość, że i tak jestem w uprzywilejowanej pozycji i nie mogę narzekać. Uważasz, że dobrze, że już po majówce rząd chce, aby zaczęły działać znowu przedszkola i żłobki? Znaczy, dla mnie to jest opowieść, wiesz, bo nagle się dzisiaj okazało, oni są kompletnie zaplątani w tych swoich opowieściach. To jest cały czas chaos i łatanina. To jest stanowienie prawa, źródłem prawa w Polsce są konferencje prasowe, wiesz. No to jest jakaś paranoja. I nagle się okazało, że to miało być w trzecim etapie, ale już będzie teraz w drugim. Maseczki były B, teraz maseczki są obowiązkowe. Lasy zagrożeniem, nagle lasy można odblokować, wiesz. Ja im nie wierzę. Ja nie wierzę, że im chodzi rzeczywiście o epidemiologię i o zdrowie Polaków. Za wcześnie, Szymon? Nie wiem, bo to muszą się wypowiedzieć eksperci. Natomiast wydaje mi się, że widzę w tym rozpaczliwy gest, bo znaczy, dlaczego otwierają przedszkola i żłobki? Dlatego, żeby rodzice mogli wrócić do pracy. Żeby nie było zasiłków. Dokładnie tak. To, co dzisiaj usłyszałem na konferencji prasowej od Morawieckiego i Szumowskiego, to jest w takim pod spodem komunikacie opowieść o tym, w jak dramatycznej sytuacji są polskie finanse i polska gospodarka. Bo jeżeli trzeba tak szybko rozhamowywać i tak gwałtownie rozhamowywać, to znaczy, że jest dużo gorzej niż myśleliśmy. I z tego powodu może się okazać, że to jest za szybko. Szymonie, jakiego pytania nie chciałbyś usłyszeć? Wiesz co, Tomek, ja już słyszałem tyle różnych pytań, że naprawdę już nie wiem, już nie, trudno jest mi wybrać takie, którego nie chciałbym usłyszeć. No jedno, wybierz jedno, nie zadam go. A, nie zadasz go, to może co pan sądzi o aborcji albo in vitro, bo jestem już zmęczony przez ostatnie pół roku odpowiadaniem na to pytanie po 4 razy dziennie. I proszę bardzo, i twoje życzenie zostało spełnione. Dziękuję ci bardzo, Szymonie, za tę rozmowę. Życzę dużo zdrowia dla ciebie, twoich bliskich, dla całego twojego sztabu. Uważajcie na siebie. No i będę pilnie obserwował, jakież to decyzje podejmiesz w najbliższych kilku dniach. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Ja ci też życzę wszystkiego dobrego i powodzenia w dobrej robocie, bo robisz bardzo dobrą robotę i też trzymam za ciebie kciuki, bo ja głęboko wierzę, że to, że my mówimy, ja mówię to teraz też jako katolik, nie tylko jako obywatel Rzeczpospolitej, ale katolik mówiący o rozdziale Kościoła od państwa, że prawda nas wyzwoli. I to w tym jest naprawdę prawda, tak? Więc życzę ci, żebyś tę prawdę budował i pokazywał. Trzymaj się, Tomek, wszystkiego dobrego. Zdrowia i powodzenia dla wszystkich. Dziękuję bardzo. I dla twojej rodziny. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.